Na pewno z wielu aspektów jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o sam ten mecz, bo FC Trakai naprawdę wysoką poprzeczkę powiesiło. Wydaje mi się, że nawet chyba tutaj lepiej się zaprezentowali niż Algiris, więc tutaj utrzymaliśmy zawodników, że na sposób grania, trochę ich tutaj widzieliśmy, jak trenują, więc naprawdę bardzo dobry zespół. Udało się z nimi podjąć walkę i mało tego wygrać. Są oczywiście sprawy, które musimy poprawić i tutaj też nie popadamy w żaden jakiś tam hura optymizm czy euforię. Spokojnie pracujemy do końca zgrupowania i szykujemy się do kolejnych sparingów z Rygą i ze Zniczem Biała Piska. No tak właśnie już podeszliśmy bardziej tak jakby traktując to bardziej jak ligowy mecz. Tak jak chłopakom powiedziałem przed meczem, jest to jakaś tam przymiarka do składu, który wyjdzie w pierwszej kolejce, ale to nie jest koniec rywalizacji. Wszyscy będą mieli jeszcze tyle samo minut do grania, więc jeszcze ktoś może wypaść, ktoś może wskoczyć do składu. Niestety tutaj jakieś tam się kontuzje przytrafiły, więc otworzyły się drzwi dla innych zawodników i cieszę się, że walczą i wykorzystują swoją szansę. No na pewno bierzemy to pod uwagę, że ligę wcześniej gramy o 3 dni i tutaj zmodyfikowaliśmy trochę plan przygotowań. Myślę, że spokojnie będziemy dobrze przygotowani na ten wcześniejszy mecz. Najbliższe dni, jutro walentynki, więc będą mieli chłopaki trochę wolnego, to akurat w formie żartu. Mamy jeszcze dzisiaj odnowę. Mamy jutro trening regeneracyjny, mamy odprawę, analizę meczu, więc mamy co robić, czas jest zajęty. I w piątek dwa treningi taktyczne i w sobotę gra z Rygą i wracamy do domu. To na pewno fajny sprawdzian, ciekawy mecz, dużo fajnych akcji z naszej strony i cieszymy się ze zwycięstwa. Na pewno sparingi rządzą się swoimi prawami, nie są to mecze ligowe. Ale wygląda to nie najgorzej, na pewno ciężko pracujemy, na pewno przyjdzie jeszcze świeżość i mam nadzieję, że w tej rundzie będziemy dobrze grali.